dla zrealizowania tego wniosku dowodowego, to znaczy podjęcia próby bezpośredniego przesłuchania ostatniego w sprawie świadka, bo jak tu strony wskazały, znaczy wniosków dowodowych nie ma, sąd przerwie rozprawę. To decyzja korzystna dla oskarżonego. Przypomnijmy, jeden z więźniów, który odsiadywał wyrok w tej samej celi co Henryk W., zeznał, że ten przyznał się przed nim do zamordowania żony. Świadek, którego przesłuchania domaga się obrona, miałby te zeznania podważyć. W celi przebywało 5 osób, dlatego też obrona dąży do tego, aby przesłuchać wszystkich współosadzonych, którzy mogli tę rozmowę słyszeć, ewentualnie potwierdzić bądź zaprzeczyć okolicznościom, że w ogóle takie rozmowy były prowadzone. Z decyzji nie byli zadowoleni oskarżyciele, którzy podkreślali, że dotarcie do świadka okazało się już nieskuteczne, co wynika z policyjnych notatek. W mojej ocenie mogą to być okoliczności, które jednak wpływają na przebieg postępowania, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że sąd musi zebrać cały materiał dowodowy w tej sprawie i być może boi się ewentualnego uchylenia wyroku. Uważam, że jeżeli chciałby zawrzeć jakiekolwiek miejsce w tej sprawie, pomóc tak koledze z celi, to by się wstawił. Uważam, że opuścił zakład karny i nie chce brać udziału w tej sprawie i po prostu mieszać się i zeznawać fałszywie, żeby z powrotem tam nie trafić. Henryk W. wnioskował także o uchylenie aresztu tymczasowego, tłumacząc, że do dziś przebywa za kratami na podstawie pomówień. Straciłem żonę. Nie chciałem jej nic zrobić, ja po prostu nie chciałem z nią być. Przyleciała do mnie z mężem, stał się wypadek, bo ja nie miałem jej zamiaru krzywdzić. Po prostu nie chciałem z nią być, tak mi dała popalić przez 1,5 miesiąca, że zrezygnowałem z tego związku. Wątpliwości co do jego motywacji nie ma natomiast córka ofiary, która tuż po tragedii wręcz błagała o to, by uniemożliwić mu zemstę na niej, zamykając w areszcie. Obawiam się o swoje życie, dlatego że już dwukrotnie został zabezpieczony telefon u niego w celi. Z jednego z telefonów została wydana dyspozycja oblania mnie kwasem. Obecnie też dostaję głuche telefony. Zostałam, że tak powiem, pobita dwukrotnie przez tego człowieka i wiem, do czego jest zdolny. Sąd nie złagodził środka zapobiegawczego. Do końca procesu Henryk W. będzie zatem przebywał w celi. Proces ruszy ponownie w przyszłym tygodniu.